No na przykład nie chciałbym, żeby było jakieś, nie wiem, żeby były k*** co trzecie słowo. A jak są k***, to muszą być wypikane na przykład, nie? Siema! Znowu niebo. Czy czuję się winny rozpadowi internaziomali? No pewnie, że tak. Od początku o to chodziło. Zatrudniła mnie SB Mafia. I po prostu musiałem r***ć ekipę i konkurencję. Co to jest? To jest Bonable? Proszę, żeby to nie było Bonable. Dziękuję. No nie. To niech miała właśnie Tinkoff na wakacje w Egipcie, nie trolluj z tym. W Egipcie jest taki regionalny Pokémon, bym go złapał. Co on p***doli? Hehe, NZ jest p***ony! Kiedy było z Mamonem? Nie wiem. Dzisiaj byłem w zoo, nie było Mamona. Wait a minute! Szukałem go przez cały dzień. Nie wiem, gdzie jest Mamon, szczerze. Nie ma go od kilku dni. Znowu. A dzisiaj siedziałem przy małpie, przy grylu i próbowałem z nią gadać. Albo z nim, a miał w***ne. No, internaziomale nie wiem, czy się rozpadli. Nie wiem. No to ja widziałem tą wiadomość. O Cinkrofie. Cinkrof rozpierdolił tę drużynę. W momencie, w którym Cinkrof wszedł na tego Discorda i powiedział, że powinniśmy kurwa shiftować, robić jakiś play, jak on sobie gra kurwa w leko tam na jakieś nubskie drużyny, to my zaczęliśmy go że grać. Bo trzeba grać w tę gierkę jak kurwa soloku, piknąć sobie jakoś kurwa Trindamere, Teemo, Garena i po prostu wjechać w dupę przeciwnikom. Nie wiem, jeba czy Cinkrof. Nic się nie zmieni. No dobra, no i widzisz, no takie słowa mówią. Mi się wydaje, że ta drużyna się rozpadła w momencie zatrudniania Overa do drużyny. Dziad na emeryturze już powinien być od dawna. A tak poważnie to będziemy próbować, dzięki do Subika, będziemy próbować coś tego, jakiś coaching robić. Internaziomali. O. Ok. Nice ghosting, man. Zbiorę też piątkę graczy, prawdopodobnie będzie to Arquel, jeżeli się zgodzi. No i trzeba jeszcze poszukać jakichś debili na mida i na supporta i na ADC. I będziemy grać na siebie. No właśnie, ja bym Wysockiego chciał, tylko z Wysockim jest taki problem, że ja nawet... Czy on by chciał? I czy on umie czymś innym grać niż Sylasem? Dobra, robimy dive. Ten puffing jest generalnie mega p***ny i on nie wyjdzie nigdy. Dobra, jednak zajebiście ten puffing. A skąd oni niby wiedzą, że ja tu jestem? Ha! Ciekawe. Ciekawe, że tu trash jest! No to yikes. Dobra, zakładam kaganiec. Trzeba założyć kaganiec na tą gierkę. Nie no, mogłyby typy chociaż, nie wiem, udawać, że mają mózg, ale oni tak normalnie bez mózgu, tak o, wyjebane po prostu. Żadnej godności. No nie napi***w z tyłu głową, proszę! Proszę! Mamo! Czy to się wszystko trzęsie? O, weź idź tam, pomlaskaj sobie. Robię blutego i mam ci schodzić na bota, bo dostałeś huka losowego. Nie no, no nie chciałem być dzisiaj toksyczny, myślałem sobie dzisiaj tak, ale dzisiaj będzie dzień, nie będę przeklinał. No i co? No i gówno. Wszyscy typy tak trolują. Patrz co Singet robi. Patrz jaka poddymka. Singet gigacza. Żartowałem. Nie no, no nie gadaj, że dostajesz kolejnego hooka na... Taki chłop cię pinguje, rozumiesz to, że taki chłop cię pinguje na solo kill? Ekran napraw? Co ekran napraw? Dobra, to jest turbo coin flip generalnie. Powiedziałem. O kurwa. No chyciaj go! O, pomocy! Nie no, ale te typy tak ghostują, że to jest po prostu nawet nieśmieszne. Jak coś. Ja nie jestem płaczkiem. Ale dostałem dzisiaj wypłatę z Twitcha. Za miesiąc. 4000 zł chyba dostałem. Coś takiego. No i minus podatek, tam nie wiem. Czyli tak wyjdzie pewnie z 3200? Czy opłaca mi się to robić? Ale ja nie robię tego dla hajsu, ja nie streamuję dla hajsu. Znaczy jest to jakiś dodatek, ale nie robię tego dla hajsu. Ja bym to miał robić dla hajsu, to już bym nerwowo wysiadł. Wiesz, ile to jest 4000? 4000 to jest kurwa, nie wiem. Jeden dzień grania w lecu. To są jakieś ochłapy totalne, stary. Co to są za pieniądze? To jest nic. Na ulicy to leży w Berlinie. Wystarczy podnieść. Tak jak pisałem wyżej, popełniłem życiowy błąd, subskrybując Rypsona z Prime nigdy więcej.
Nie, no to u mnie można zostawiać prime'iki, to ja wszystkie prime'y przyjmę, jak najbardziej. Te prime'y idą na inwestycje. Będą naprawione sprężynki w Seacie. Bo nie wiem, co to oznacza. Seat Ibiza, sprężyny. O kurwa, to mi to świeci, w chuj. Bo mi to świeci. To jeszcze nie dymi, ale... Ja pierdolę, co ja mam z tym zrobić? No jeszcze ten mam problem. Bagażnik się nie otwiera, Seat. To jest chuj. Zobaczcie, co zakupy muszę do tyłu pakować. Kładam siedzisko. O, byłem tam. No i tam. Nurkowałem tam i szukałem. Stary, ja tam mam to zanurkować? Właśnie, jestem w środku i tam są... Tam są te zapaski. Tu tak troszkę słabo widać, bo jest małe oświetlenie. No co ty pierdolisz? Mam znowu tam nurkować? Już mi się ale nie chce. Ale jedną z nich po prostu trzeba śrubokrętem wcisnąć. No co ty pierdolisz? Ja mam flipować jakieś śruby jebane. Przecież ja cię na to nie pisałem. Pstryknięcie. Lekko trzeba podnieść klapę bagażnika na otwartek. Dobra, jeszcze muszę tak. Jak przykleić LEDy w kuchni? W taki nie za bardzo się da, dlatego gdzie mamy wysokie napięcie. Taśma dwustronna. Jaka sofa do pokoju? O, jeszcze to trzeba ogarnąć. Sprawa wydawać by się mogła prosta. Wchodzę do salonu wyposażenia wnętrz, wybieram sofę, która mi się spodobała, siadam, wypróbowuję, dobieram kolor i po sprawie. Więc... Czy sprzedam ci tego strata za 5 koła? Chyba pisz na Instagramie, Antoszko, bo ja już nie mam siły do niego. Jeszcze ci nasram na to auto, jak go weźmiesz. Do środka zostań albo gdzie tam będziesz chciał. A, tylko że ja dzisiaj zatankowałem paliwo. I tam jest w środku z 200 zł, to jeszcze 200 zł musisz dopłacić, wariacie. Ja nie będę ci za paliwo w tych czasach płacił. Do 200 jeszcze jesteś winien, dodatkowo. Paliwo droższe niż auto? Już niedługo. W czwartek muszę jechać do fizjo. Odpalę streama IRL z jazdy autem do Warszawy, ok? To zobaczycie, jak to wygląda. Tylko muszę kupić do auta takie mocowania na telefon. I w piątek też pomyślałem, żeby zrobić takiego IRL-a, bo Delort jest chyba w Warszawie, nie? Z drużyną na bootcampie. I bym pojechał tam do niego, ze streamem. Czujesz to? Możemy jeden na jeden zagrać z widzami. Dobra, ja potrzebuję sofę 230 cymy. Isso facilita muito na hora de puxar. Jeszcze raz mi powiedz, żebym na topa poszedł, to normalnie jadę do ciebie. Dzięki, kurwa, co? Ona powiedziała pusha? Ele tem quatro rodinhas embaixo, isso facilita muito na hora de puxar. Então ele não vai agarrar e não vai dificultar na hora que você quiser abrir ele. O, taka jest fajna na przykład. Jakby taka czarna była, to imo fajna, nie? No to trudno. No to jeden na jeden z widzami. To zapraszam. No Verstappen, jak powiem Verstappen, to będzie że tego. Dobra, gramy na... O, gramy 3 na 3. No dobra. Dobra, gramy 2 na 2 i gramy Irelię. To pikuj mamon Irelię. Masz mamon Irelię? Jak mam piknąć Irelię? A, kurwa, przecież jesteśmy w jednej drużynie.